No to może taka zagadka. Co to jest? Długie? Znaczy nie takie za długie znowu. Różne, średnie. Twarde? Z jednej strony ma włosy? No i Solaris ma to w gębie po każdej imprezie. Co to jest? Wojtas. Kotas. Nie? Walu? Debil. Też nie. No dobra, to wam powiem, szczoteczka do zębów. O, a propos kotasa, to od kilku dni nie widziałem Fiota. No co ty, Wojtas, to jak lejesz? Z zamkniętymi oczami? O cieślaku mówię. A, no to może o chuja ci chodzi. Wojtas ma rację. No jak ma rację? Szczoteczka do zębów przecież to była, a on powiedział kutas. Też go od kilku dni nie widziałem. Zły znak. Szczególnie, że mamy z nim kosę. Ciekawe, co on kombinuje. Nie wiem, co kombinuje cieślak, ale wiem, co ja teraz zrobię. Salto? Idę odstawić furę, bo zamierzam się dziś bawić jak Peszkin. Czekajcie tu mordy na mnie, zaraz wracam. Kurwa, Lalwaczy, kondon numer raz już załatwiony. Jeszcze tylko dwa i trzy. Kurwa, Lalwaczy. Telefonu też nie odbiera. Kurwa, co się z nim stało? Pewnie wyrwał jakąś laskę i się z nią zabawia, a my tu siedzimy i czekamy jak frajerzy. Jak frajerzy? No Walu, ale teraz żeś przysrał normalnie. Przecież alko jest lepszy od lasek, no co ty? No, może i wyjątkowo masz rację. Dobra, dopijmy jeszcze po kilka browarów i spadajmy na chaty, bo i tak zaraz zamykają. No to ciach! Tararira, tararara, tarararara, legia pani, jor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 o, dududu, dole, legia pani. Dobra, mordy, spadam na chatę. Jutro w tym samym miejscu i w takim samym stanie. Nara, Walu! Kurwa mać! Halo? Jest tu kto? Tu kończą się przygody Wala z wszystkimi zębami, kurwa leci. Co? Kondon numer dwa zużyty. Jeszcze tylko Spaceon i cała paczka pójdzie się jebać. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to chuj mów dziób. Słucham? Cześć, mamo. Znowu piłeś? No co ty, mamo? Gorzej niż ojciec, zasuwaj ze śmieciami. No twój się. Kurda, taki zardzewiały zamek, o tak mocno trzyma. Chyba pomyliłeś pojemniki. Nie no, dobrze. Papierowe ręczniki i paragony do zmieszanych. Mówiłem. Ostrzegałem. Ale popadnie, Stasiu, co? Jak co? Gówno. Zsiadło się. Na górze kożuch, na dole gęste, a w środku kluchy. Nic dziwnego, że się wylot zaczopował. Może lewe obroty w pompie i ogień. Dajesz. Porucznik Kabura! Drugi sezon od 31 stycznia na CDA Premium. No i zajebiście, że drugi sezon, tylko mam nadzieję, że wróci HWD5, bo to najśmieszniejsza postać była. Siostro! Siku! Słucham? Poproszę kaczkę. Znowu? Nic nie poradzę. Chyba dostałem cios w pęcherz. Siemo, mordy!
No to jesteśmy w komplecie. Zaskoczył mnie kutas. No i sy, tutaj Space, on tak ci ciężko odejść dwa kroki dalej? No przecież odeszłem, nie? Może się jeszcze zesrasz. Nie, no co ty? Chyba, że masz papier. O, aucik. Jak jakiś zwierz. Dobra, Wojtas, uważaj. Czyj. No pali się. Ciągnij delikatnie. No i chuj, kometa poszła. Połknąłem. No ej, no dopiero co lufę nabiłem, tyle zmarnować. Jakbyś pierwszy raz jarał. O, jak mało zostało. Space on twoja kolej. Czekaj, jedzie tam Enda Rudy. A co tu się wyabia? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Znowu palicie narkotyki na osiedlu. Wypad, konfidencie, bo Space on wiesz, co masz robić. No, nareszcie myślałem, że się nie doczeka. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to... Pożałujecie tego? Nie bardziej niż twoja stara, jak zobaczyła, że Rudy jej się urodził. Tak? Chyba ty? O, mi go szkoda. W końcu to nie jego wina, że jest Rudy. Jak nie jego, a czyja? No i mówię jej... Marzena, no co ty, 90% świń bierze w usta. Trafić na jedno, co nie bierze, to mniejsza szansa niż wygrać w Totka. A ona mi mówi, no widzisz, trzeba było zagrać, to byś wygrał hajsy. Trochę smutno mi się zrobiło, bo bez kasy ostatnio jestem. A ta mi mówi, nie no, co ty, żartowałam. Ale to kosztuje 5 dych. No i? No i nic, próbowałem jeszcze kilka godzin wziąć ją na litość, ale nie dało rady, o kurwa psy. Kurwa zioła. Dawać kopyta szeroko, łapy na maskę i szukamy. Tak od razu, macanko, może się najpierw na kawę umówimy. Ty nie bądź taki dowcipny, tylko gadaj, gdzie schowałeś trawę. Jaką trawę, panie konduktorze? Ja mam uczulenie na pyłki. Panie policjancie, nie łaskocz mnie, bo zaraz się jebnę. No nie wiem, czy mam... Ała, no Space, no co ty, pojebało? O kurwa, sorry, Wojtas, to był odruch. Nie wam będzie, tym razem macie szczęście. Ale w końcu przyjdzie kryska na matyska, choć Janusz, jedziemy. Ale kondom z tego Rudego podkablował nas. Na szczęście tym razem się udało. Udało? A ćwierć grama towaru w kanale odpłynęło. Zemsta będzie sroga. No tylko, żeby się nie skończyło tak jak ostatnio. Wojtas, to było 15 lat temu. Może i dawno, ale do tej pory mnie mglina samo wspomnienie. Adrian, musisz lać akurat tutaj? A gdzie? Nie wiem, wszystko jedno, w piaskownicy, w domku, ale nie w bazie. A co, w bazie nie mogą mieć kibla? Dobra, Waldek, palimy te papierosy, czy wymiękasz? Co? Ja wymiękam? A ja? Twoja stara ma jaja. Dawaj teraz ja. O kurna, ale mocne. Uwaga, Rudy jedzie. A co tu się wyabia? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Jochocy, palą papierosy, jesteście u pani. Osrani, poza terenem budy możemy sobie robić co chcemy. No, to się jeszcze okaże. No i lipa, obniżona ocena z zachowania i starzy wezwani do dyra. Wszystko przez tego kabla Rudego. Co mu zrobimy? Gówno. Co? Potrzebne będzie gówno. Jeszcze kierownicę. Co tu się dzieje? Nic. Jak nic? Cały rower wysmarowany kupą. No właśnie, oglądamy i zastanawiamy się, kto to mógł zrobić. Myślicie, że jestem głupi? To wasza sprawka. Puchacki, co tam masz w ręce? Batonik. Pokaż. Źle was oceniłem, chłopcy. Przepraszam. Nie ma się co zastanawiać, smaruj! Chciałbym widzieć minę Rudego, jak zobaczy, jak mu korsa zardzewiała. Walu, patrz na to! A co tu się wyprawia? O kurwa! No nie wierzę! Wojtas! Nagrywasz? Zamki, japę, Rudy, nagrywam! Nie patrz w kamerę! Czekasz na autobus! Dobra, to się wytnie! No i gdzie ten PKS z uczestnikami obozu wędrownego? Według Ospiski autobus powinien przyjechać pół godziny temu. No trudno, trzeba będzie to zgłosić do dyrekcji transportu regionalnego. Oho,
ekipa jedzie. O kurwa, ale wypizdów! Z własnej woli bym tu nigdy nie przyjechała. Nie jest tak źle. Mogło być gorzej, na przykład jakby nas na Tarchomin wysłali. Nie dyskutować! Wszego zbiórka i za mną! Ale się rządzi, jebany kurwa, nawet jakby to było naprawdę, to już dawno bym mu jebnął. Słyszałem! Dobra, chyba się nagrało. Mamy to. Nazywam się Bastian Obstyfitykultykiewicz i witam wszystkich na obozie wędownym Omnaden, który miał się nazywać Detoks od telefonu, ale Spejson się upał. Przynajmniej prawilna nazwa teraz jest. Nie mam żadnych rozmów. Ja jestem wychowawcą tej grupy i ja wydaję rozporządzenia. Na początek oddajcie telefony komórkowe. Za pół godziny obiad o kolacja, a po posiłku zbiórka i ruszamy na nocną wyprawę. Hip hip hua! Hip hip hua! Słuchajcie, ja krzyczę hip hip, a wy hua! Hip hip hua hua hua! Raz, dwa, lewa! Raz, dwa, lewa! Obóz omnadeonowy z godnym chórem śpiewa! Raz, dwa, lewa! Raz, dwa... Widzieliście to? Co to było? Pewnie ryś, saenka albo konik żeruje na drewnie. Lepiej wracajmy! Podobno w tych lasach giną ludzie! Kurwa, ledwe ci! Nie popadajmy w paranoję! Ludzie giną w lesie! Ludzie giną też w kaksach samochodowych, ale tylko dlatego, że nie przestrzegają ograniczeń prędkości i przepisów ruchu drogowego! Wystarczy, że będziemy ostrożni, a nic nam się nie stanie! Ach, ta młodzież z miejskiej aglomeracji! Godzinka bez internetu i już świrują! Dobra, nie ma czasu na pogaduchy! Rozbijemy obóz, nazbijamy chustu i rozpalimy ognisko! Tak przeczekamy noc! Ruszajmy! Kurwa, ty debilu! Spalisz mi telefon za chwilę! Dobra, nie świruj, po jakie zajebiste ujęcie będzie! Kurwa, już się tu idę, mi oddawaj! Kurwa, raz, dwa, trzy, co to za ognicho bez piwa? Przypominam, że picie alkoholu w miejscu publicznym jest zabronione! Nie wspominając o przeklinaniu! Jakie kurwa publiczne, jak tu w promieniu miliona kilometrów nie ma żywego ducha, raz, dwa, trzy! Co to było? Widzieliście? Mocny jak wódka, a stachliwszy od dudka. Sprawdźmy, co to było. A nie mówiłem? Skunks. Pi, 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 pi. Pieprzone, mielone. Pi, 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 pi. Ej, świnia, raz, dwa, trzy. Chodź na drzeczkę, pokażę ci laseczkę. No nareszcie, bo już myślałam, że będę musiała dać sama sobie. Aha, drugi bieg. Robiłeś to kiedyś? W ogóle? Przy jeziorku Deklu. To jest rzeczka. Jezus, Spejson, chcesz się czy nie? Co ty powiedziałeś teraz o cię? To znaczy, cieślak, cieślak oczywiks. Ło nie, tak się bawić nie będzie. A bo będziemy, zobaczy, dawaj. Raz będzie. Ale żem się nie wyspała! Ty wieniowa zęby byś umyła, bo przynajmniej nie gadaj w moją stronę, najbardziej. Jakoś jak Solaris zawiedza spod skrzydeł jak ze stadionu Polonii, to ci nie przeszkadza. Cieślak, weź i jebni, co? Czekajcie, mordy! Kurczę, co znowu? Nie ma wala! Jak nie ma wala? A jest? No nie ma. No dobra, bez histerii, rozdzielimy się. Zakochana para zostaje, reszta idzie ze mną szukać walasika. To na czym mi to wczoraj skończyliśmy? Może by tak mała dogrywka? Albo przynajmniej rzuty karne, kurwa, rabacie? Cieślak, uważaj, za tobą! Aaaa!
Proszę, nie wygłupiaj się! A co to za domek? Sprawdźmy, może tam jest Walu. Halo? Dzień dobry, jest tu kto? Szukamy kolegi, Walu! Nikogo nie ma. Rozejrzyjmy się trochę. Piwnica! Musicie tam wejść. Dlaczego? Zawsze tak jest w horrorach. Kurczę! Mam was, ptaszki! Dobra robota, Bastian! Już po nas! Co to za wisiorek? To nie wisiorek, to pisiorek. Muszę ci coś powiedzieć. Jestem chłopem. O nie! Zosia! Dobij mnie! Przecież ty nawet nie jesteś ranny! Nieważne! Jaki ból! Mamy sztuczne gówno? Nie. Dobra, będzie bardziej realistycznie. Pewnie zastanawiasz się, Zosiu, dlaczego pomagam temu zwyrodnialcowi. Pozwól, że opowiem ci historyjkę. 30 lat temu w tym oto domu żyło sobie dwóch braci bliźniaków. Jeden z nich był poważnie upośledzony. Mieli tylko matkę, której nie pokażemy w filmie ze względu na okrojony budżet. Wiedli spokojne życie na wsi, z dala od zgiełku miasta. Może i nie byli bogaci, za to klepali biedę. Nagle, ni stąd, ni zowąd, a dokładnie z kosmosu, spadł meteoryt. Wtedy to upośledzony Wiesio podszedł do meteorytu i... Chwila, moment! A co chodzi, bacisku? Jak to upośledzony Wiesio? Ja całe życie myślałem, że to ty jesteś upośledzony. Serio? I dlatego skończyłem studia magisterskie na Politechnice i to z wyróżnieniem? I kto teraz jest upośledzony? Ha, 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 ha! Dobra, w piwnicy został jeszcze jeden. Upośledzony Wiesio zeszedł do piwnicy i obok zabitego Spacona zobaczył martwą Zosię, która, jak się potem okazało, na sekcji zwłok umarła z nudów. Koniec! Ręce do góry! Tylko powoli. Jeden fałszywy ruch i... No właśnie, i co? Nie wiem, może ten... Dobra, co już wiem. Jeden fałszywy ruch i pożałujesz. A teraz wyjmij portfel. Czym? Dupą? No ta. To jedną możesz opuścić. Wyjmij portfel i wyciągnij dowód osobisty. Ha, ha, kurczę! Jesteś zatrzymany za palenie tytoniu w miejscu publicznym! Jakie palenie? Znaczy, jakie publiczne? Sam na przystanku nikomu nie dymię. Sławomirku Śmierczyk. A panowie to ze Straży Miejskiej? No z Miejskiej to jeszcze nie. Na razie z Obywatelskiej, ale a propos Straży Miejskiej, to już dzwonimy. Jak nie jesteście ze Straży Miejskiej, to nie macie prawa mnie zatrzymywać. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, ma prawo zatrzymać sprawcę. Tak zwane zatrzymanie obywatelskie. Halo, Straż Miejska? Kręczą mnie tacy przypakowani kolesi, jak ty wiesz? Nie wiem. Patrz, Sandra. Dobrze mówię, Sandra, tak? No. Jakbym chciał, to bym jedną ręką zgniótł ten kufel. O kurwa.
Weź przestań, bo już mam mokro. Albo wiesz co, chuj, zgnieć go. Nie no, jak zgnieć? Tak mówiłem teoretycznie, nie? 12 blach kary jest za zbicie kufla. A co, nie masz tyle? Ja, nie no, mam, ale mi szkoda, nie? No ta, pewnie i tak byś nie zniósł, tylko taką bajerę mi wstawiasz. Nie no, kurwa, nie obrażaj mnie. Dobra, czekaj, tylko od ziomka po hajs skoczę. Bo nie to, że nie mam, tylko akurat nie wziąłem. Zaczekasz? Jeszcze kasy nie ma, spadaj. No i zajebiście, i 12 zeta zarobione. No i jak? Piwer kolane. Co? A laska? No udało się, poszła sobie. Ja pierdolę, zamiast wyrwać świnie to wziął i ospławił. O, bo ja myślałem, że chcesz tu usiąść, tak machałeś ręcami z daleka. Co za baran, dawałem ci znaki, żebyś się pospieszył, bo zabierałaś się do niej jak pies do jeża. Ale durne przysłowie, co ma policja do jeża? Elo mordy, słyszeliście nowinę? Elo mordo, nie słyszeliśmy. Kojarzycie tego ziomka z Poecznika, że kiedyś montował tablicki nie deptać trawników? No tak się rozpędził. Będził, że i boisko znakował, a później wzywał pały, jak ktoś haratał w gałę. Ten sam to teraz się dogadał z Rudym i założyli razem Straż Obywatelską. Czyli robią to samo, co Rudy do tej pory, tylko we dwóch, non-stop, i do tego noszą takie pedalskie mundurki moro jak leśniczy. Jebaniotcy. Nie chciałbym być na ich miejscu, jak trafią na nas. O kurwa, no i trafili. Podkablowali mnie. Nie no, zabiję. Czekaj. No co? Czy straży miejskiej chcesz ich lać? No a co? Mało ci mandatu za parkowanie? Nie no, dobra. To poczekam, aż odjadą, a wtedy... Pierdol. Nie, przecież oni tylko na to czekają. Teraz Rudy ma świadka i łatwiej mu będzie założyć sprawę o pobicie. To tak to sobie wykombinowali. To co robimy? Może poczekamy, aż się rozdzielą i wtedy dwa w pierdole pojedyncze. Mam lepszy pomysł. Poszerszenia wrócimy później. Na warsztacie mamy takiego diaksa na baterię, to ci tą blokadę zdejmę w 10 sekund. No dobra, ale co z Rudym i tym drugim lamusem? Słyszeliście, że Kołacina wyszedł z pierdla? No, kurna, na samą myśl o nim jestem troszeczkę wysrany. Idziemy do niego. Co? Kurna, Walu, życie ci niemiłe? Nie mi, tylko Rudemu i temu drugiemu kondonowi. Za mną! Masz papierosy? Nie. Nie wziąłeś? Nie, zostały. Chociaż no mam, ale... Co? No mam, ale będziesz ten? Tak. Słuchaj, my też jesteśmy ludźmi. Możemy zapalić. Kiedy go wypuścili? Dzisiaj rano. To pewnie go nie ma, wracajmy. Ta, światło się pali. A co, to Kołacina musi być w domu i trzymać żarówkę, żeby się paliło, ta? Zostawił zapalone. Gdzie kurna by siedział w domu po 5 latach w pierdlu? Pewnie gdzieś melanżuje. Dobra, spadamy. Kurwa, to tobie założyli blokadę. Chcesz Rudemu i temu drugiemu kutasiarzowi narobić bardachy, czy nie? No chcę. No to jeden z nas musi wyciągnąć w plener Kołacinę. Obstawiam, że nie ma chętnych, rzucimy monetą. O, jak wypadnie orzeł, idzie Wojtas. Jak reszka, Spejson. A jak spadnie na kant, to idę ja. No zaraz, czekaj, jak na kant? To niesprawiedliwe. A masz monetę, co ma 3 strony, cwaniaku? No nie. No, to rzucam, uwaga. Kurwa, ja pierdolę i złotówa psu w dupę. Czyli idziemy wszyscy. Ale ten... Walu, los tak chciał. I co? Nie ma go w domu? To kto tak jęczy? No raczej nie Kołacina. Chyba jakaś laska. Dziwne nie jest. Po 5 latach jechania na ręcznym każdy by chciał zamoczyć pęto. Jakiś taki znajomy ten głos. O, ucichło. Pukamy? A tak w ogóle to za co on kiblował? No w sumie nic takiego strasznego. Postrzelił listonosza. Za to, że ten zapukał do niego. O kurwa. Co jest, kurwa? Servus Kołacina! Fajnie, że wyszłeś, nie? No. No, i tak oficjalnie chcieliśmy cię przywitać na rejonie. I z tej okazji może zrobimy flaszkę w plenerze? No, w sumie mogę, bo już mam dosyć zamkniętych pomieszczeń. A i pukanie na razie starczy. Się obruchałem za 100 na następne 5 lat. Dobra, ma, starczy tego romantyko. Spierdalasz! Idę chlać. O kurna. Co ty tutaj robisz? No, to ci się Wojta z siorka trafiła! No to ten. I w tak uroczystym momencie proponuję zwnieść toast za tego tu obecnego Kołacinę, co kiblował 5 lat za niewinność, a policji i straży miejskiej tradycyjny HWDP! Dobra, nie pierdol tyle, bo zwietrzeje.
No to grzejemy. Proszę, proszę, proszę. Co? Cztery pieczenie na jednym ogniu. Co my tu mamy? Bastian, co ty ślepy jesteś? Przecież od razu widać, że piją alkohol w miejscu publicznym. Wiem, przecież tak mówię, żeby gadka była bardziej dramatyczna. Macie prawo nic nie mówić. Wszystko, co od tej pory powiecie, będzie użyte przeciwko wam. Marcin, dzwoń po policję. Więźniu, nauczyłem się jednej rzeczy. Pewnie, że frajer nie może rozkazywać gitowi. Nie wiem, ja akurat byłem frajerem, ale nauczyłem się robić pompki na jednej ręce. Na prawej zrobię 5. To 5 rzeczy. No da. To wystarczy, żebym was lamusy rozkurwił jedną ręką. Marcin, no co jest z tobą? Dzwoń na tą policję. Basta, podtrzymaj. O kurczę. Znaczy, że i ja w pierdziel dostanę? Nie inaczej, koleżko. Kurwa, udało się, Walu, jesteś geniuszem. Ale mi się agresor przez nich załączył. Dawaj to. Kurwa. Dobra, teraz wiem. Wyskakiwać z komórek szlugów i hajsa, które mu coś tam jeszcze zostało. No to kurwa się odegraliśmy. Dupa! Dupa! Ale zajebiste echo! Panato! Piwa bym się napił. O szlugu nie wspomnę. Gdyby nie te twoje zajebiste pomysły, to by piwerko było i szlugi, i jeszcze by trochę zostało, a tak? Cały hajs poszedł na blacharkę do Poloneza. Rzędzisz, Wojtas, jak koń. Przynajmniej wesoło było. Jak koń? No mówi się, że konie z rzędzą. Konia z rzędem, debilu. A z rzędem i co to niby znaczy? Nie wiem. Czerwono, biało, zielone. To barwy niezwyciężone. No, nawet taki film był o kolorach. Czerwony, biały, tylko zamiast zielonego zrobiły lamosy niebieski. Kurwa, co im szkodziło zrobić niebieski? Ten zielony. Pojebało im się, bo kiedyś telewizory były czarno-białe i niebieski wyglądał tak samo jak zielony, kurwa, jaka wielka pusta ściana się marnuje. Przydałoby się jebnąć na środku jakąś grafikę, nie? Jebnij to ty się w łeb. Jak tam wejdziesz? Moja sprawa. Dobra, taki zakład. Pierdolne godło legi na środku tej ściany, a wy kupujecie bro i slu. Dla króla graffiti. Zgoda? Ale jak nie namalujesz, to wtedy król graffiti kołuje piwo i papierosy. I to dla wszystkich. Space on przecinaj. Ała, kurwa, matki, możesz drzeć. Pewnie poszedł od razu do monopolu. Bo tak wysoko to się zesra, a nie namaluje. Nie, tak wysoko to się chyba nie zesra. O jednak, Walu, zoba. Myk, 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 ty schabala. O jebaniutki, widziałeś Space on? Jak Spiderman. Kurwa, masz jakąś flotę? Właśnie przegrywamy zakład. Jakbym miał, to byśmy nie siedzieli tu o suchym pysku, nie? I co, lamusy? Łyso wam? Pamiętacie tą akcję, jak ktoś namalował 20-metrowego kutasa na Pałacu Kultury? To byłeś ty? No pewnie, że nie. Po co malować fiuta na czymś, co wygląda jak fiuta w nazwie ma pałę? Starczy, że rozkminiłem, jak to zrobili. I co wy na to? Zwalniać mi tu ławeczkę i śmigać po browary, bo się zgrzałem na tej ścianie. Wojtas, a nie dałoby się przełożyć tej nagrody na jutro? Ciężko będzie tak na szybkości szmalc kołować. To ja z narażeniem życia się spuszczam jak Rokos i Freddy, a wy się teraz wykręcacie kutafony bez honoru? Wojtas, wyluzuj trochę. Nie, Walu, Wojtas ma rację. Zakład to rzecz święta. Piwerka będą i to zara. No, to co tu jeszcze robicie? Kurwa, ale skucha, patrzcie na ścianę. Czerwony, biały i niebieski. To żeś się, Wojtas, popisał. To wasza wina, pierdolicie cały wieczór o filmach jakichś, to każdemu by się kolory pojebały. Miał być znak Legii, a nie jakiś smród. Wojtas, zapierdalasz do sklepu. No pewno, zakład, to rzecz święta. Voila! A takiego to nie znam. Nawet smaczne. Ile kosztowało?
Jak mniej niż 3 blachy, to nawet warto. Nie wiem, ile brałem, jak leci. Przecież nie płaciłem. Zajebałeś, znaczy? No a jak, aż logi? No właśnie, miały być. A nie wkurwicie się za bardzo? Nie masz? Nie, no mam. Ale nie za bardzo miałem czas na wybieranie. I o. O kurwa, cienkie i do tego mentole jak dla dzieci. Trzeba będzie po 2 palić, żeby cokolwiek poczuć. A dobra, niech ci będzie. O kurwa! Spejson, co ci jest? Chyba ma zawał po sterydach. Mówiłem ci, że między cyklami trzeba robić przerwy. Czekaj, co chcę powiedzieć, ha? Piwo, piwo. Co piwo? Chcę piwa. To piwo jest bezalkoholowe. Halobaza, tu Jastrząb. Ścigamy podejrzanego. Ucieka na północ, jedziemy za nim. Przyjąłem. Cholera, macie, ale zasuwa. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak po mieście dymał. 150 po progach zwalniających. Krzyk, uważaj! O cholera! No i po amortyzatorach. Martwisz się, co twoje? Halobaza, tu Jastrząb. Krzychu, kurwa, mów normalnie do tego radia, a nie jak jakiś debil. Kurna, wydaje mu się, że w jakimś filmie. Bez odbioru. O cholera, Krzychu, zabijesz nas! Dobra, Krzychu, odpuść! Ile on nam może w łapę dać? 100? Dla 5 tych na łeb nie ma co ryzykować! Ślepa uliczka. Mamy go. Uwaga, tu policja! Jesteś otoczony! Wyłaź, bo będziemy strzelać! O kurna, grubo. Ha, pewnie zesrał się w gacie ze strachu i nie wychodzi, bo się wstydzi. W takim razie to go zmobilizuje. Kurde, Krzychu, zwariowałeś? Przecież trzeba będzie się potem rozliczyć z tych nabojów. Użycie uzasadnione. No dobra, skoro szczało strzegawczy nie skutkuje, walimy do celu. Stop! Nie strzelać! Co? Nie strzelać, jeśli wam życie miłe! A ty co? Narąbany, że utrudniasz pracę policji? No może i alkomat wykaże co nieco, ale wiem co mówię! Dla waszego dobra wycofajcie się, kierowca jest opętany! Opętał go demon prędkości! Słyszałeś, Stefan? Opętany! Prędzej obsrany! Zróbcie przejazd, a nikomu nie stanie się krzywda! Ręce do góry! Sami tego chcieliście. O kurna, diabeł, Stefan, spierniczamy! No, a ty co? A, rozumiem, wolisz obskoczyć w pierdziel! No dobra. Marcinek, teraz! Łati, puszczaj bydlaku! No, to teraz się wkurzyłem! Co ty robisz? Weź, bo się pożygam! Przestań! Poszło łatwiej niż pół litra na dwóch! Co się stało? Co ja tu robię? Nic nie pamiętam! Byłeś opętany, demon przejął kontrolę! Na szczęście twoja matka zorientowała się, że jeździsz jak szatan i wynajęła kogo trzeba! Nic nie rozumiem! Szefie, mam! Magnetyzer! Piekielny wynalazek. No właśnie, diabeł mnie podkusił, żeby go wsadzić, bo to gówno daje. Tylko jeden demon mógł tego dokonać. Prowadź do tego, kto ci to zamontował. Skąd miałem? Nie będę się pucował jakiemuś gościowi, skąd biorę części. I w ogóle to wypadł z baru, bo jak szef wróci, to nie tylko ja będę miał Marcinek teraz! Ratunku! O, ty puszczaj wala!
czekaj, oni chcą pomóc! Walu jest opętany! Raczej obstrany puszczaj, Cfelu Spejson, pomóż! Nie pomagaj! Ja już nic nie wiem! Wojte zdrajco, co ty kombinujesz? Czy te egzorcyzmy to na pewno potrzebne? Walu zachowuje się normalnie! Potrzebne, potrzebne! Może być opętany bezobjawowo! Odsuńcie się! I my! Kwinał na łeb piwerkiem bezalkoholowym! O kurwa! Mówiłem, wypluł demona! A nie ty! To zwykłe żygi, czyli wszystko gra! Masz szczęście, chłopaczyno! Szczęście? Co ty gadasz, kretynie? Trochę się tego gówna napiłem! Tylko skoro z tobą wszystko w porządku, to znaczy, że trzeba szukać dalej. Po nitce do kłębka! Od kogo miałeś magnetyzer? Zamówiłem z e-bazarro. Nie wiem od kogo był, tylko nick i numer konta. W koszu jeszcze pudełko leży. Jest! Na szczęście kretyn napisał adres zwrotny. Marcinek, dasz radę? No jak? Niedobrze. Będę potrzebował pomocnika. A ile pan płacisz? No Marcinek, to 5 dych dniówki dostaje. Dostaje, po miesiącu błagania. Kurna, za 5 dych to wszyscy idziemy. No i git, za mną. Po drodze zostawimy Marcinka w szpitalu. Ale po 50 zeta to na łeb czy na wszystkich w sumie? Nie no, w sumie. Zajebiście. Dzień dobry, ja po magnetyzer dobrze trafiłem? Odbiór osobisty? Tak, trafiłeś. Teraz! Co to ma znaczyć? Puśćcie! Puśćcie, bo was ostrzępię pazłami! Sprzedać duszę diabłu za kilka magnetyzerów! Uwaga! Nic mnie to nie boli, bo za mało soli! Nie działa! Zaraz, a może Rudy nie jest do końca opętany? Wojtas, polej go zwykłym piwem! Co? Przecież szkoda! Rób co mówi! Boże, wybacz mi! Przestań! Załatwione! A co to ma znaczyć? Hałasy na klatce po 22:00? I już dzwonimy do pakuatury! Kurna, już lepszy był opętany! Zdrówku! Wojtas, nie chcę cię martwić, ale właśnie się zesrałeś. Tak, tak, wiem, bo tak mocno kichnąłem. Wojtas, nie chcę cię martwić po raz drugi, ale to Spejson kichnął. Oj, dobra, tam kichnął, opowiadaj dalej, nie psuj fazy. Pilot gotów? Zależy na co. Jakbyś mi tak łaskawie powiedział, po co mi te gogle, plecak i kask, no i w ogóle co chcesz ze mną zrobić, to może bym wiedział, czy jestem gotowy. Dobra, nieważne, dowiemy się za 5, 4, 3, 1, 0. Ale poleciał lobem ze 4 metry w górę. Nie da psy. Kamera widzi wszystko do wysokości 5 metrów. Walu, pojebało ci, chciałeś mnie zabić? Musimy zwiększyć ładunek. Wystrzelimy ci pod dubskiem 2 poduszki powietrzne. No chyba cię cycę drą, Walu. Prędzej oddam szerszenia na złom, niż dam się drugi raz wystrzelić. Jak ci powiem, co wykombinowałem, to sam się będziesz prosił, żebyśmy cię wystrzelili. Akurat. Zobaczmy, jakieś piwo. Pilot gotów? Walu, nie gadaj, tyle odpalaj! 5, 4, 3. Ale zajebiście, jak było? Chyba wyżej. Na bank wyżej. O, ale jebnąłem. Czekaj, cofnij i zapauzuj w powietrzu. No o. Pa, jestem wyżej niż ta latarnia. Powinno wystarczyć. Dobra, chodźcie, objaśnię wam szczegóły planu. Niebo w gębie. Hurtownie alkoholi. Najpilniej strzeżone miejsce na Grochowie. Wielu już próbowało zdobyć tą fortecę, ale jak dotąd nikomu się nie udało. Walu, to dlaczego nam się ma udać? Dobre pytanie. Dlatego, że Wojtas nauczył się latać. Co? Jak? O kurwa, pokaż Wojtas! Spejson, te sterydy chyba już ci całkiem mózg zeżarły. Masz nagrane na telefonie. A o to chodzi. Nie, bo ja myślałem, że jakimś samolotem czy co.
Mocniejsze napoje trzymają pod kluczem i są nie do zdobycia. Ale piwa mają tyle, że nie mieści się w magazynach i część stoi w skrzynkach na placu. Całe ogrodzenie jest pod okiem kamer 48 godzin na dobę. Zaparkujemy tu i wystrzelimy Wojtasa jak Rokost i Freddy z Kutasa. Wojtas poszybuje wysoko ponad zasięgiem kamer i wyląduje na placu. Wtedy już z górki. Wojtas przerzuca browary nad kamerami przez płot. My łapiemy i ładujemy je do bagażnika w szerszeniu. Jak już będzie pełny, wracamy na rejon i balujemy przez tydzień. Jakieś pytania? Wszystko jasne, dawajcie jedziemy, bo już mi się tak tego piwa zachciało na samą myśl, że jak się zaraz nie napiję, to się zesram. A nie, czekaj, ja zostanę za płotem. Nie bardzo mi się opyla taka akcja. Dlatego w plecaku masz zestaw powrotny. Dwie poduszki i mały akumulator od motoru. Poduchy wkładasz pod dupę, kabelki masz przylutowane, wystarczy, że dotkniesz czerwonym do klemy i jep, lecisz z powrotem. A, i najważniejsze, Wojtas, pamiętaj, żeby poduchy ustawić pod kątem w stronę ogrodzenia, bo inaczej poleci z pionowo do góry. Dobra, dobra, luz, marudzisz jak moja stara, jedziemy? Jedziemy. Dobra, dojeżdżamy, zatrzymaj się na chwilę przed bramą. A po co? Taksy. No ale amortyzatory to masz chujowe. Sam masz chujowe, to jest mięciutkie ustawienie jak w limuzynie jakieś. Albo w pontonie. Dobra, zaparkuj za winklem. Zawieszenie mu się nie podoba. A może to od pukania lasek tak się wyrobiło? Jesteśmy na miejscu. Wojtas, pamiętasz wszystko? Nie nuć, Walu. Dobra, zaczynajmy, bo już mnie tak suszy, jak dzika po żołędziach. No to zaczynamy przedstawienie. 3, 4 i tak dalej. Udało się? Nie wiem. Chyba tak. Przeleciał nad kamerami, a alarm się nie włączył. No ale co on tam tak długo robi? Miał rzucać piwa, o co? Pewnie sam pije. Wojtas! Wojtas! Cicho, debilu, bo zaraz coś usłyszy. Wstawaj, koniec akcji! Co? Co się stało? O kurna, ale piwo! Wszystko poszło zgodnie z planem, jeszcze tylko Wojtas śmignie przez płot i bajlando! O cholera, przypał! Do szerszenia! Walu, co ty robisz? Chyba nie zostawimy tak Wojtasa! Plance, trzymaj się! Walu, nie w tą stronę! No i kurwa, po szerszeniu, to ci Wojtas da! Wojtas, skakuj! Ręka złamana, szerszeń uszkodzony, a piwerka podłucone. Nie no, nie gadaj, trzy ocalały! Szkoda, że już się skończyły. Jak chce się naprawdę pić, to takie jedno piwerko to jest jeszcze gorzej, jakbyś w ogóle się nie napił. Tylko się podkurwia organizm. Gdybyś zrobił wszystko tak, jak opracowałem, już dawno byśmy leżeli najebani. A tak to stoimy trzeźwi jak frajerzy. Mówiłem pod kątem? Kurwa, Walu, daj spokój pod kątem. Za dużo tych szczegółów. Plan powinien być łatwy jak Solaris. Ostatni raz się dałem namówić. Jak ci powiem, co teraz wykombinowałem, to jeszcze się będziesz prosił, żebyśmy to zrobili. Tylko ostrzegam, jak się nie uda, możesz złamać drugą rękę. Chyba cię pojebało, Walu, jak myślisz, że się zgodzę. Mam! No i co to jest? Jezu, Walu, ty to jesteś zdolny? No jak co, no kartka przecież. Serio? Nie gadaj. No. No ale co na niej narysowałeś, geniuszu?
Co to ma być? No właśnie nie wiem, jak myślisz? No te tutaj wyglądają jak jaja. No też tak myślałem. No ale w takim razie co to jest? Wojtas. Chyba kutas. Wojtas idzie. Ty co on ma na sobie? Dobra, zanim zaczniecie się nabijać, posłuchajcie jaka akcja. Ogłoszenie znalazłem. Legia sklep poszukuje pracownika. Traga za kierowcę. Jadę na Legię, walę w bramę, a tam cieć mnie przegania, że żadnego tragaza nie szukają. Myślę se, kurwa mać, co jest? Sprawdzam ogłoszenie jeszcze raz, no i okazuje się, że to nie Legia, tylko Media Sklep. Taki sklep z pralkami, lodówkami i innymi sprzętami do domu. Myślę se, dobra, pojadę, zobaczę, o co chodzi. Pojechałem, mówię, że z ogłoszenia i tak dalej. Pytają mnie, młody? No młody. Dyspozycyjny? No bezrobotny, czyli tak. Prawo jazdy jest? No kurna! Dobra, to przyjmujemy na okres próbny. No i teraz słuchajcie najlepsze. W sklepie mają taką akcję promocyjną, mają wybrany blok na Grochowie i jutro będą pukać po kolei do wszystkich mieszkań i proponować wymianę lodówki na nową, zaopatrzoną na fulla lodóweczkę Haiera. Ale jest jedno ale. Starą lodówkę razem z zawartością wypierniczą przez okno i nagrają to kamerą. No to ktoś będzie miał szczęście. Nie ktoś, tylko my. Już przerobiłem pokryją mu w papierach adres bloku na adres Spacona. Teraz wystarczy tylko, żeby kierownik zadzwonił do mieszkania Spacona. Tylko właśnie nie wiem, jak to zrobić. Czy? Co? Do mieszkań będą dzwonić czy pukać? No jak oglądałem filmik z poprzedniej akcji, to dzwonili. Bingo! Chodzi o to, żeby żaden sąsiad nie otworzył, jak ekipa Haiera zadzwoni do drzwi, tak? No tak. Czyli co musimy zrobić? Pożar! Co? No, wtedy sąsiedzi wylecą na dwór, bo straż pożarna zrobi tą ejakulację. No jak nikogo w bloku nie będzie, to nikt nie otworzy, proste. I myślisz, że ktoś w palącym się bloku będzie chodził i rozdawał lodówki? No, to właśnie myślałem. Debil. No to niby co lepszego wykombinowałeś? Trzymaj i trzymaj. A po co nam śrubokręty? Lecicie na ostatnie piętro i po kolei psujecie dzwonki do drzwi, aż do parteru. Jak nie będą działały, to nikt nie otworzy. Proste, nie? Dobre. Cie, Walu. No, a co ty będziesz w tym czasie robił? Będę wymyślał kolejny genialny plan. Gotowy. To teraz tak, o której twoja stara wychodzi do roboty? No, 7 rano. Czyli 5 po jesteśmy u ciebie, robimy zrzutę i za wszystko kupujemy piwa. Piwa wypijemy, a do starej lodówki włożymy butelki po piwie wypełnione wodą. A po co tak? Nowa lodówka ma być zaopatrzona lepiej niż stara, czyli jak w starej będą browary, to do nowej też będą musieli wpakować piwerka, tylko że więcej. Dobre! Cholera, za dużo nie wypijemy tyle naraz. Sorry, Walu, że za dużo hajsu z torebki starej wyciągnąłem. Kurde, człowiek się postarał, a ten narzeka. Wanna! Co? Wychylamy na szybkości po kilka, resztę przelejemy do wanny. Może być. Gotowe! Dobra, to Wojtas lecisz do roboty, a my ze Spacenem czekamy, aż do drzwi zadzwoni lodówkowa ekipa. Ty, Walu, czekaj. No? No jak zadzwoni, jak kazałeś popsuć dzwonki? Nie gadaj, że i twój rozwaliliście. No jak wszystkie, to wszystkie, mój też. Nie da się naprawić. Dobra, czyli stoisz tu i gapisz się przez wizję, aż przyjdą. Jak ich zobaczysz, to otworzysz. Robi się. Czekaj, daj mi wyjść. A furę zostawiam pod blokiem, bo mi się gaz skończył, to zerknijcie na nią czasem. Walu, są! Co? Typ z kamerą, Kolo z mikrofonem i Wojtas z lodówką. No to wpuszczaj, na co czekasz? O, dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy ekipą Haiera. Ja nazywam się Krzysiek Szczepaniak i mam dla pana lodóweczkę do oddania. Specjalnie zmieniłem nazwisko, żeby się rymowało. No ale że co z tą lodówką? Normalnie, ja panu daję nową lodóweczkę Haiera, a pan mi oddaje swoją starą. Spoko, ale stara wyszła do roboty. Starą lodówkę. No nie wiem, nie wiem. Nowiutka lodóweczka, kolor inox, czworodrzwi, technologia no frost, klasa A++. To jak? I tak za nic? Tak za nic, ale są warunki. Lodówkę oddajesz pan z zawartością, a my wypierniczymy ją przez okno. No ale tam piwo i sanowa będzie pusta? A gdzie? Jeszcze pełniejsza niż stara. To jak? Zamiana? A chuj, dobra. Nowa
lodówka Haier zainstalowana i zgodnie z życzeniem klienta wypełniona na full tanim piwem. W takim razie pora wyrzucić starą. Gotów? Gotowy. Zrzucasz na 100%? Na 100%. No to uwaga. 3, 2, 1. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. To chuj ma w dziób i sru lodówką jak ogryskiem. O kurwa, moja fura! Co? Pan Stanisław już umarł, gdzie ja znajdę drugiego takiego hojnego bezdomnego? Na szczęście z tyłu stoi jeszcze drugi Maybach. No to kurwa, zorganizowaliśmy akcję promocyjną. A mówiłem, żeby wykupić ubezpieczenie? Zajebista ta nowa lodówka! Praleczkę też poproszę! I może jeszcze mikrofalówkę! I kilka innych rzeczy! Zarzać szwaki! Od kiedy to w lokalu palić nie można? W dupie się zapalcie! Tak się starych klientów traktuje? Jak kiedyś będę miał knajpę, to nie będzie można do niej wchodzić bez papierosów! Nakaz jarania 24/7! Typie, kopsnij szluga. Nie palę. Tak? A co w gębie trzymasz? Fiuta? Ta, fiota. Twoje stare. O ty kurwa. Ta? A to co jest? Nowa paczka, tylko jeden wyjarany, czyli 19 ma. Twoja stara i tak więcej dzisiaj zaliczy. O ty. O kurna, patrz, Spejson, jaki konton! Ty kurna, nie wiesz, że pijanego się nie okrada? Księga ulicy mówi wyraźnie. Jak skroisz najebanego, to karma wróci w postaci lewego sierpowego. O kurna, ale mury rozwalił wojowniku, pobudka! Ach, co, wygrałem? Wygrałem! Wiedziałem, że nie ma najmniejszych szans. Tylko czemu nie pamiętam walki? Dobra, Ryu, jesteśmy pod twoją klatką, poznajesz? Trafisz dalej sam? Trafię. Nara. Ty mordo, gdzie ty idziesz? Z psem, kurna! A pies? Kurna. No, nareszcie ogarnięty! Kurwa, dzisiaj to był chyba głupszy od ciebie! Nie no, bez przesady! Zresztą każdemu może zdarzyć się gorszy dzień. To co, wracamy do Speluno? Nie, jak? I to ja rozumiem! Działa ci ślach! Nie mam siły łazić lejtu! Drugi raz, jak będę chciał zajarać w klubie, to klaps na jaźwę i grzecznie czekasz, aż wypalę. A nie, to znowu wpierdol. Mi się ta nie znudzi. Tak, proszę pana, przepraszam. To się już więcej nie powtórzy. Dobra, przydałoby się odpryskać, ale w klubie kolejka do kibla na 10 minut stania. Co tu robić? Walo, mózg. Ha,
typie, kopsin szluga. Nie palę. No przecież widzę, że palisz. To dla odwrócenia uwagi. Przed czym? Przed tym. O ty kurwa! Dobra, koniec tego całowania, teraz schodzisz piętro niżej. Ej, no co jest? Powiedziałem piętro niżej. O kurde! Jestem w niebie! O k***a, czyli nie żyję. I ty też, biedaku. No trudno, nic na to nie poradzimy. Ale jak jesteśmy w raju, to gdzieś tu powinno być piwerko. Szukaj, Ciślaczek, szukaj! I Wojta skopnął w kalendarz! A tyle razy mówiłem, że ma za ciężką nogę. Mam nadzieję, że przynajmniej Spejson jeszcze żyje, halo? Siema, mordu, no gdzie ty jesteś? Spejson? O kurna, co to się stanęło? A ta mówka jakaś pierdolnęła na grochowie, czy co? I dlaczego dzwonisz z telefonu Wojtasa? No bo mi się mój rozładował. Ryju, gdzie jesteś? Czekamy pod blokiem. Zaraz. Czej. Aplikacje. GPS. Moja lokalizacja. No jest. Las Rembertowski. Czyli żyję. I znalazłem ukrytą plantację zioła. Uratowany! Mordy, przyjeżdżajcie jak najszybciej, podaję adres! Ile jeszcze? Z 90 kilosów. Dojedziemy? Jak wystarczy gazu, to dojedziemy. No właśnie o to pytam. Wystarczy? Nie wiem. Jak dojedziemy, to będzie znaczyło, że wystarczyło. Rezerwa ci się pali. Luz, to odwachy. Benzynki nie tankowałem, żeby niepotrzebnie nie obciążać sersenia na trasę. Trzeba było nie zabierać 100-kilowej sztangi i 10 hantli, to by nie był obciążony. Jeszcze mi podziękujecie. Co to za wiocha? Nie wiem. No skurwa, mać następny, ile jadę? 47 i fotoradar mi łapie i to trzeci w ciągu 2 godzin. Co za zjebana trasa do tego Mielna. No ale co się przejmujesz, i tak masz lewe rejestracje. No a jakbym miał swoje, nie wypłacilibyśmy się do końca życia. Dziesięć godzin w samochodzie. 3 mandaty. I 2 postoje na naprawę szerszenia. Kurna, gdyby człowiek wiedział, że tak łatwo się tu dostać, to byśmy co roku przyjeżdżali tu na wakacje. No, czekajcie, Spejson, mordo, zrobisz mi zdjęcie z tą foką? Zaraz, ziomuś, później, czekaj, może, nie? O kurwa, ale wielkie! Jak dzisiaj nie zaliczymy, to jestem za Polonią. Patrzcie, ile półnagich duperek. A ile Januszów, nie dopchamy się do morza przez te parawany. Chodźcie coś zjeść, później tu wrócimy. O nie! Muszę sprawdzić, czy na serio jest słone. Janusz! Już jak rak wyglądasz! Chodź tu się posmaruj, bo się spieczysz jeszcze bardziej! Żeby później powiedzieli na zakładzie, że w dupie byłem, a nie w Egipcie? Jak blady wrócę? W życiu! Prędzej zdechnę na tym słońcu! Słona! Jebana! Spejson Downy, nie pij tego! Słona jest od szczyn! No jak? Ile osób jest na plaży? No, z milion. No, mniej więcej. A teraz rozejrzyj się. Widzisz tu jakiś kibel? No, przy wejściu na plażę był jeden toj, tylko nieczynny. No właśnie. Woda jest zimna, ma 7 stopni. Myślisz, że po co ludzie ważą do takiej zimnej wody? Przecież nie się kąpać. Kurwa, dopiero teraz mówisz? 1 do wody, 2 na wydmy. W każdym nadmorskim przewodniku o tym piszą. Wiecie co?
Ty już lepiej chodźmy na to piwerko. Grażyna! Podej mi piwo. Nawet niezła ta rybitwa. Smakuje tak samo jak dzik. No, nawet puszka podobna. Tak samo się z góry otwiera, z boku coś tam pisze. Co wy pierdolicie? Dzik jest niezły, bo jest tani i przez to tak smakuje. A to tutaj jest 40 groszy droższy. Zobacz, Bejson, jaki wybredny. Gadasz tak, jakbyś za to płacił. No bo nie kumam, wszedł debil do sklepu, mógł wziąć każde, ukradł najtańsze. Tak było. Dobra, koniec. Chodźcie wreszcie na tą strzelnicę. Wojtas, Łosiu, te puszki są przyklejone. Nawet jak trafisz, to ich nie zrzucisz. Nie o to chodzi, wymyśliłem zajebiste. Chodźcie. 5 strzałów, 10 złotych. Strąć 3 puszki, a maskątkę dostaniesz gratis. Ładne mi gratis, 10 zeta za taką fokę. Wojtas, chyba cię do reszty pojebało. Dobra, nie pierdol, będzie pamiątka, powieszę w starszeniu na lusterku. Poza tym nigdy nie strzelałem z takiego karabinu. Space'em pożyć dychę. Bebek, sma, tylko w traf. Co za lamus. Dobra, to ja poproszę rundkę. Dziękuję, proszę bardzo, 5 strzałów. A teraz mogę pana zastrzelić. No, no, nie celujemy do ludzi. Wojtas, co ty robisz? A, sorry, chyba się nie zrozumieliśmy. Ręce do góry, to jest napad! Rób, co mówię, a nikomu nie stanie się krzywda. Po pierwsze, oddaj moją dychę. Chwila. Chyba moją. Co? Aha, no tak. Po pierwsze, oddaj dychę Spacona. A po drugie... Kurwa! Wojtas, dał, nieco ci odwaliło! No co? Przecież się udało! Chyba! Ale dlaczego zamiast kasy kazałeś Spacesonowi zabrać te jebane foki? Gość w pudełku miał ze 400! Nie wiem! Spanikowałem! Aha! A dlaczego wywaliłeś wiatrówkę? Co? Dlaczego wywaliłeś szczelbę? Coś mi odjebało! Chyba już nas nie goni! W ogóle nas nie gonił! Tylko od razu zaczął gdzieś dzwonić! To dlaczego uciekamy? Nie uciekamy! Biegniemy do Monopolowego, żeby uczcić udaną akcję! Ostatnie... Tom kiedyś za tą wydmą... Przed domkiem siedział Pablo i jadł zupę. Co zrobimy z tymi jedźwiadkami? No co, przydadzą się do wyrywania świń. One lecą na takie badziewie. O, patrzcie i uczcie się. Siema, maniurki, może się do nas przysiądziecie? Dostaniecie po takiej foczce? No co, kurwa mać. Nie no, zajebiście nas podszkoliłeś. No, teraz to już każda nasza. Jakbyście byli cwani, to i z tego byście rozkminili jakąś naukę. Co, że warto w ryj dostać? Peweks, zarywać trzeba do każdej. Nieważne, że od 100 dostaniesz w mordę, ale w końcu trafisz na tą 101. Nie wiem, najebaną w 3 dupy. Taką, co zerwała z chłopakiem, bo akurat go nakryła na zdradzie i teraz chce się odegrać. Jakąś sekstocholinczkę. Albo po prostu łatwą. No i ona w końcu się zlituje. I jakimś cudem da. O kurwa, Wojtas, ale to zajebiście powiedziałeś. Aż się normalnie zruszyłem. A mi się aż szczać zachciało, idę lunąć. Kurna, nie wiem jak to jest. Ile bym nie strzepywał po laniu, to zawsze na dresie taka mokra plamka zostanie. Proszę, proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Walu, zrób coś! 3 frajerów z Warszawki chciało orżnąć Okonia. Panie Okoń, to nie tak. My tylko pożyczyliśmy te foki. Milczeć? Nikt! Nie będzie orżynał Okonia. W Mielnie ja tu rządzę. Brać też kurdupla w pierdol i do morza z nimi. Ała, no puszczaj, kuta siarzy, pierdolała, zostaw! Takie szproteczki
To koń zjada na śniadanie. Szefie! Coś tu płynie! Co płynie? Nie wiem! Wygląda trochę jak... Dzik! Szefie, dzik! Z morza wylazł dzik! Słoniu, czy cię do reszty pojebało? Jaki dzik? O kurwa, dzik! A kurna wraca! Spejszą, zrób z nim porządek! Puszczaj, lamusie, legia marszowa, Jezu! Słoniu, Frankenstein, zostawcie smarkaczy, ratujcie szefa! Ziomeczki, spierdalamy! Wszystko co dobre, szybko się kończy. Ja nawet dobrze, że już wracamy. Ja bym dłużej niż jeden dzień w tym mielnie to chyba nie wytrzymał. No, szczególnie, że noclegu nie mieliśmy. Szkoda tylko tych fok. Dobrze, że przynajmniej jedno się udało zabrać na pamiątkę. O, jeszcze jedno. Walu, a skąd wiesz, jak smakują szczyny? Co? No wtedy nad morzem mówiłeś, że woda jest słona od szczyn. Skąd wiesz, że szczyny są słone? Ten. Co? Pytam się jej, czy lubi sportowe wózki. A ono, że tak. No to mówię, chodź to się przywiozę. A ona, że spoko. No to se myślę, ząk. Przecież taka blachara nie poleci na szerszenia. Wychodzimy z dyskoteki na parking. Dobra, myślę, podejdę do najlepszej fury i udam, że kluczyki zgubiłem. Patrzę w oko, jest, kalibra, no piękna, żółta. Tak się błyszczy, że oczy trzeba mrużyć. Podchodzimy, łapię za klamkę. No nie wierzę, otwarta. No to zapraszam świnie do środka, sam też się ładuje. Patrzę, a w stacyjce kluczyki. Myślę sobie, ja pierdolę, tyle szczęścia naraz. Ruszam z pichem, przystanowałem parę razy na ręcznym, a tam mnie łapie za kolano. A już wiem, o co chodzi. Staję w bocznej uliczce, wyciągam kiełbachę i mówię, może się lepiej poznamy. Zamykam oczy i czekam. A tu nagle ktoś puka w szybę. No kurwa, w takim momencie wali i wali. Otwieram oczy i co widzę? No co? Swój pokój! I słyszę, jak mnie matka puka w drzwi i mówi, że się do roboty spóźnię. Jak to? No siło mi się to wszystko, najbardziej ty się na starą wkurwiłem, nie mogła mnie 5 minut później obudzić, o walu idzie. Elo mordy. Elo. No to teraz uważajcie, pamiętacie jak byliśmy we Władku parę lat temu? No nie bardzo. Ja pamiętam tylko jak wysiedliśmy z autobusa i weszliśmy do sklepu z dopalaczami. Ej, to była jazda. Myk! O, skąd masz? Przypomniało mi się, że miałem w bucie pod wkładką. Schowałem wtedy na dworcu, jak nas policja trzepała. Ciekawe, czy się nie przeterminowały? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No, tylko 1,5 kółka. Kto zarzuca? No to według masy. Najcięższy całą, średni połowę, a ja walnę browara i będę z was miał bekę. Zgoda. Chyba nie działają. Podoba mi się ta pani z pierwszego rzędu. Chyba jednak działają. Zaraz. Dlaczego jestem przykuty? Spokojnie, proszę państwa, bestia jest tu nieruchomiona. Nie ma powodów do obaw. Spokój się! Nie krzywdź nikogo, tu jestem! O cholera, ale ma fazę! Wdrapał się na Pałac Kultury! Nie wdrapał, tylko wjechał windą. Serio? Musiało mi się przywidzieć. Widać, pół tablety też działa.
Co on robi z tymi gołębiami? O nie, żywcem mnie nie dostaniecie. Legia Warszawa to najlepszy klub. Kto nie wierzy? Nie! O, 50 groszy! O nie, 20. Wojtas! Wojtas! Ale jazda! A! Co się stało? Co? Jesteśmy w niebie. I co, nie działają? Patrzcie na to! Kurwa na YouTube'a! Trzeba było mnie zostawić w dżungli! Zakarys zniszczy wam całe miasto! Spejson, nie świruj! Wkręciłeś sobie, że jesteś małpą, zejdź spać, co kultury, bo zlecisz! Ranny w chuj! Do widzenia! Spejson! I koniec! Dobra, Wójta, słuchaj, bo Walu to pewnie powie, że głupie. No pewnie, że powie. No to taka rozkmina. Jak zjesz kawałek gówna, nie? No. To co później zrobisz? Kurwa, co zrobię? Poproszę o dokładkę. Pożygam się, a co mam zrobić? No właśnie. Nie no, zajebista rozkmina. Czekaj do końca. A czym się pożygasz? Gównem. Szach i mat. Ty zajebiste! Kurna, kto tak wali i wali w te drzwi? Puka debil zamiast wejść już za 20 minut. Jak ktoś puka, to trzeba otworzyć, nie? A temu co odjebało? Cukiek albo psikus? Psikus! Kurna, sorry, przecież to leciutko było dla żartów. O ty, nauszenie nietykalności cielesnej. Już dzwonimy do pokładu. O kurczę, szybka mi pękła. No i pięknie nie działa mi ekran dotykowy. Jeszcze się poachujemy, Danie. Zobaczycie, wtrącę was w końcu do piedla. Co za cieć wymyślił, żeby amerykańskie święto obchodzić w Polsce? No przecież nikt ci się nie każe przebierać. No właśnie, kto chce zakłada pończochy czy tam rogi, a kto chce świętuje po polsku. Tak jak my. Doleźmy jeszcze troszeczkę więcej wódki do tego piwa, bo chyba najmniej miałem. Czekaj, bo ten gestapowiec tu idzie. Przepraszam, zamykamy już. Przecież jeszcze nie skończyliśmy. Chłopacy, naprawdę, zapraszamy jutro. To tak się tu stałych klientów traktuje? Dopijemy, to pójdziemy! Kurde, następni czytać nie umiał. Pisy na drzwiach, że zamknięte jak wół, to stoją i walą. Dobra, poszedł, dawajcie kufle. Co? Karteczka z... Cukierek albo psikus, kurwa, twoja mać! Ty znowu rudy przylas! Psikus! Co jest? Nic, troszkę za lekko psikusa wyprowadziłem. Ale kostium zajebisty, rudy to ty? O, masz! Ty, Spejson, co ty go głaszczysz po tej buzi jak jakaś ciota? Nie no, z całej siły jebnąłem. Teraz moja kolej. Ale jebnął, zapnął licznik. No ale jaki fart, że bokser był gotowy. Pewnie ktoś po pijaku wrzucił złotówę i zapomniał walnąć. Chłopaki, to chyba nie jest człowiek. No nareszcie, jeden kumaty się trafił. Spierdalać! O cholera, spierdalamy! Błażej, kurwa, coś ty zrobił! Pokazałeś się ludziom, mamy przesrane! Wiesz co, Czesław? Pierdolę to! Muszę się napić! Kurna mordy, co to było? Nie wiem, ale napierdalał, jakby mu co najmniej kroksy w Lidlu zabrał! O cholera, co jest? Jest ich dwóch. O kurna, co robią? Jeden się rozgląda, a drugi wlazł za bar i robi sobie drinka. Dobra, Błażej, serio, jeden drink i wracamy do piekła, bo będą kłopoty. Sam sobie wracaj. Ja tu zostaję. Mam dosyć. Zacznę od uchlania się w trupa, potem się zobaczy. Pewnie urżnę się drogi raz. Ty no właśnie, świruj. 7 lat małżeństwa.
Wracam z roboty i widzę to, jakby mi kto w mordę dał. Ale że co, zdradziła cię? Gorzej. Ech, gdyby tylko zdradziła, to bym mordę obił i cześć. Sprawa załatwiona. Ale ona zrobiła coś o wiele gorszego. Jezus Maria, co zrobiła? Wszyscy koledzy żony szczuplutkie, zgrabniutkie. Ile twoja waży? Nie wiem, 62 chyba. Kurwa mać. Moja 96. Co powiedzieli? Że kara za bezzasadne wezwanie policji to 1500 zeta. Mówiłem, że nie uwierzą. Halo, policja, proszę przyjechać do klubu Speluno, bo siedzą tu dwa upiory i piją wódkę w Halloween. Przecież to brzmi jak tekst ze średniej kreskówki. Nie ma innej opcji. Musimy wyjść po cichu z klubu. Są zajęci piciem wody, to może nas nie zauważą. No ale co? Bo nie rozumiem, czemu tak nagle się wkurwiłeś. 7 lat było spoko i nagle z dnia na dzień przytyła 40 kilo? Nie. Tyła systematycznie. Jak maszyna. No to o co chodzi? A, daj spokój. Gruba baba jest jak spirytus. Gdybyś chciał się z marszu napić, nie da rady. Ale jak zaczniesz spokojnie, przyzwyczaisz mordę do piwka, później łagodnie przejdziesz na wódę, stopniowo kończąc na spirycie, to jest możliwe. Ale mówię ci, Czesiu, choć nie powiem, lubię golnąć, to 96% dzień w dzień to dla mnie już za dużo. Kurwa, wy gdzie? Tak was śmieszy cudze nieszczęście? Boże, daj spokój, zostaw chłopaków, upiłeś się! Za mną! Kto nie chce obskoczyć w pierdolu! I co teraz, kutafony? Legia Warszawa to najlepszy klub! Albo chuj! Wiesz co, Marzej? Pozabijajmy ich! Dobra, następny! Co walisz? Urwany łeb czy złamany kręgosłup? Nic nie rozumiem, nie będzie, że złamany kręgosłup! A teraz o kolanko jak patyk! O kurde ziomeczki, ratujcie mnie! Serwus, nie przeszkadzam! O cholera, znalazł nas! Co za cieć! Z takiej odległości to by nawet Milik trafił! Boże, kurwa! Ja pierdolę! A jednak trafiłem! Nie tego co chciałem, ale zawsze! Twoja kolej! Już po tobie! Wyrwę ci jaja! Co ty kurwa nosisz w jajach wnyk? W jajach wnyk, a w dupie granatnik! Znaczy na plecach pod płaszczem, ale w dupie mi się lepiej rymowało! Kurna ziomuś, co tu się odjebało? Kim ty jesteś? Nieważne kim jestem, ważne jest to, co robię. A robię niewiele, tyle żeby zarobić, a się nie narobić. A propos, za uratowanie Dubsk należy się 200. Ile? No, z fakturą by było jeszcze drożej.